Wybiła godzina trzecia. Podróż do Holandii zajęła nam około 18 godzin, ale jesteśmy na miejscu. Będziemy realizować recepty na dwa leki dla pacjentów, którzy nie mogli tutaj sami przyjechać. Nie będę ich zbyt długo pokazywał, bo mokną zwyczajnie. Chodźmy do apteki. W Holandii odbywa się to zwyczajnie w aptece. Po prostu idziemy do lekarza, mówimy o swoim schorzeniu. Lekarz wypisuje zwyczajną receptę i idziemy do zwyczajnej apteki po zwyczajny lek. Ten lek po minięciu granicy w Polsce staje się nagle groźnym narkotykiem, a posiadanie jego stanowi w Polsce bardzo poważne przestępstwo. Jak widać, Holendrzy zupełnie normalnie radzą sobie z tym, że u nich groźna w Polsce marihuana jest traktowana jak zupełnie coś normalnego. Jest już apteka. Proszę bardzo, normalna ulica, normalni ludzie, normalne prawo. Kamerę zostawimy na zewnątrz. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Andrzej Dołecki. Jestem posłem na Sejm 7 kadencji, ale przez ostatnie 10 lat jestem również prezesem Stowarzyszenia Wolne Konopie. Proszę Państwa, znajdujemy się w Holandii, w kraju, w którym zdobycie recepty i zrealizowanie tej recepty w aptece na medyczną marihuanę nie stanowi żadnego problemu, ani przede wszystkim żadnej sensacji. Proszę Państwa, trwało to krótko. Wyszedłem z Polski z receptą od polskiego lekarza i w holenderskiej aptece udało mi się kupić, tak jak już powtarzam, bez najmniejszego problemu i sensacji, po prostu marihuanę medyczną. Dlaczego w kraju, który jest raptem 1000 km stąd, to stanowi tak duży problem, stanowi to tak dużą niezdrową sensację i dlaczego polscy pacjenci nie mogą realizować tego typu recept w kraju? To stanowi moje pytanie i to stanowi kanwę moich działań od ostatnich 10 lat. Chcielibyśmy przewrócić Polsce normalność. Chcielibyśmy, żeby w Polsce również możliwe było bezproblemowo leczenie się marihuaną. Niektórzy mogą mi zarzucić, że łamię ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Ale pamiętajmy, że w Polsce nadrzędnym prawem jest konstytucja, a jej 68 artykuł gwarantuje ludziom ochronę zdrowia i życia. Zatem czyn, którego się dopuszczę, w mojej ocenie nie stanowi przestępstwa. Mam zamiar wwieźć ten susz konopny do Polski i przekazać go potrzebującym pacjentom.